nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no close. Zresztą dopóki jestem na wizji, to jest okej. Okay. Dobra, Michał, wiesz gdzie to jest jakby coś, nie? Przejeżdżasz przez most i pierwszy kościół, który widzisz, no to obok kościoła. Jak coś. Bo nie wiem ile tu jest tych osób. Ale wiem, że nie są pokojowo nastawieni, bo rzucali czymś. Oko. Tutaj mamy sprzęt medyczny. Mi się wydaje, że opierdzielają szpital. Jest to grupka ludzi, dlatego to jest problem. Najgorsze to, że nie wiem ilu ich jest. Michał, stój na czatach. Ty chyba jedyny wiesz, gdzie to jest. Zresztą dopóki jestem na wizji, to jest okej. Okay. Jak będę ich słyszał, to się wycofuję. Telewizor w umywalce. U mnie troszkę napięta atmosfera. Czy są inne wyjścia? W razie czego? No i tutaj się rozgałęziamy. I tutaj jest problem. Uznając życie. Ja nie będę wiedział, gdzie mam uciec. Kurde. Chcę tu jakąś szczałkę zrobić. Drzwi z wężem, pamiętajcie. Kasia, mam tak ściśnięty brzuch. Masakra. Bo nie wiem, z której strony ktoś może wyjść, a wiem, że ktoś tu jest. Wszyscy słyszeli, że u góry ktoś szabruje. I to jest największym problemem. A jest tu co szabrować. Słyszeliście? To nie są żarty. Oni na 100% mnie tu nie chcą. Najgorsze to jest to, że jestem sam tutaj. Jak kogoś zobaczę, to spieprzam. Nie ma opcji, tylko nie wiadomo, z której strony wyjdą, czy z tej, czy z tej. Zobacz.
Zobaczymy, czy tu jest zamknięte wejście, czy tędy też mogą wyjść. Kurwa, z każdej strony mogą wyjść. Nie chcę się za bardzo oddalać. Nie wiadomo, z której strony oni wyjdą. To z góry oni są. Ostatnio jak tu wchodziłem, to widziałem światła na samej górze. Ale oni mnie muszą słyszeć. Oni mnie muszą słyszeć i dlatego rzucają różnymi przedmiotami. Myślę, że jak się zbliżam do nich, to oni zaczynają czymś rzucać. Powiem wam, że masakra jest. O, znowu. Muszę znaleźć jakieś wyjście dodatkowe. Będzie dawno, powiem wam, że dawno nie miałem takiego stracha. Wiem, że do samego końca muszę iść. Kogoś było słychać, ktoś idzie. Nie wiem, w jakim celu są te osoby tutaj. Czy się tak, nikt ze mną nie przyszedł, jeżeli chodzi o to. Ja się w takie coś nie bawię. Jestem zły, że musiałem trafić akurat na kogoś. Może spróbuję chociaż wejść wyżej jedno piętro.
tutaj nigdzie nie widziałem schodów. Jakich jest tylu, czemu się boją? Czemu nie zejdą? To jest szpital opuszczony. Problem tkwi w tym, że nie mogę eksplorować, bo ktoś tutaj jest i nie wiem, jakie ma zamiary. To jest jedynym problemem. Nie wiem, na którym są piętrze. Pięter chyba z pięć. Albo więcej. Więcej. Pokażę wam później cały budynek. Chciałem tam wejść, ale powiem wam, że trochę się obawiam. Nie straszy, tylko ktoś jest. Będąc na zewnątrz, widziałem światło w oknach. Poświeciłem latarką. A gdy oni mnie zobaczyli, zaczęli rzucać jakimiś przedmiotami. Są u góry. Na pewno są u góry, słychać. Tylko nie wiem, w którym miejscu. Zastanawiam się, czy znają drogę powrotną. I co tu robią o 12:00? Powiem wam, że trochę za duże ryzyko. Jeżeli oni szabrują, to na pewno nie chcą zostać złapani. Tak mi się właśnie wydaje, że jest. Idą na dół. Są maksymalnie piętro nade mną. Nawet mi nie gada, że tam ktoś wychylał łeb. Ja mogę tego nie zauważyć. Koncentruję się też na drodze przed sobą. Wydaje mi się, że powoli schodzą.
ktoś tu jest. Zresztą wszyscy słyszeli wcześniej. To był początku, ten słyszał, że rzucali czymś z góry. Halo? Hej, hej, it's great, man. Oh, I am explorator. Urbex exploring. Yeah, it's okay? Dzisiaj czołówka. Osobiście nie przepadam za chodzeniem z czołówką. Patrzcie to. Teraz się już chyba nie zgubimy. Musiałbym to nosić z sobą. Dobra. Lecimy dalej. Póki co zagrożenie minęło, ale musimy być przygotowani na wszystko. Sami widzieliście, że akurat trafili się normalni chłopaki. Spróbujemy wyjść wyżej, a później pomyślimy, co dalej. Najgorzej, że w każdej szybie mnie widać. O kurde, zobaczcie, ile pięter. Ze 4-5 zamknięte. Wyobraźcie sobie, że niektóre miejsca są zamknięte jeszcze. Nie rozszabrowane. Najgorsze, co by mogło być, to teraz uciekać. To powiem wam szczerze, chyba bym się zesrał. Nie gadajcie. Znowu kogoś słychać. Też chłopaki już pojechali. Dobra. Znów kogoś słychać. Gdzie było zejście? Nie mogę normalnie eksplorować. Jakiś pech dzisiaj. Biuro. Najgorsze to jest to, że nigdy nie wiesz, na kogo trafisz. Jedni są fajni, a drudzy nie będą zbyt mili. U góry kogoś słychać. Nasi tu byli. No, zaraz będę wychodził, tylko jeszcze chciałem coś sprawdzić. Okno otwarte. Znowu.
Widzą wszyscy moje światło. To jest najgorsze właśnie, że nocna eksploracja zdradza moją pozycję. Tędy ja wyszedłem, tędy. Sporo pięter. Żeby je obejrzeć cały dzień potrzebował. A tu już jest wejście na dach. Ale się tam chyba nie da dostać. Idziemy do okna zobaczyć. Może przyjechała psiarnia. Oby nie. Oby nie. Jadą tam i zobaczymy zaraz. Nie policja, ale te małe auto, które cały czas jeździ wokoło. W lewo, wiedziałem. Dobra. Myślę, że jest pora, żeby schodzić na dół. A tu co? O kurde, co to jest? Ale maszyna. Jakaś chłodnia. Albo... Co tu jest? Kurde, powie mi ktoś, do czego te piece? Czy to chłodnia, czy piec? Nie wiem, ale widać mnie tutaj strasznie. Dobra. Schodzimy na dół. A widok nieziemski. Na górę już byłem, na samej górze i tam nie idzie wejść. Znaczy idzie jeszcze przez dziurę taką małą, ale na dach się chyba nie da wejść. Jest dziura wylotowa, ale nie ma drabinki. Zastanawia mnie, jak wyjdzie film z kamerki u góry. Nigdy tak nie kręciłem. Zakłócenia? O kurde ty, piwnica. To może być ciekawie. Albo kostnica. Wcale bym się nie zdziwił. Powiedzcie, że otwarte. Niestety. Kurde. Właśnie nie wiem, gdzie jest kostnica. Dobra. Ja teraz chciałbym stąd wyjść już. I teraz wy mi musicie pomóc trochę. Czy to było tu, czy tu? Chyba w lewo. Jak myślicie, dobrze? Przechodziliśmy tędy? Chyba tak. Były dziury w ścianach.
Gdzie było to wejście? Pomóżcie mi trochę, bo będę tu chodził wieki. Tu musi być gdzieś wyjście. Tu może jakiś biurowiec? Dobra, tu jest zejście na dół. Korzystając z okazji, ale nie, ja tędy nie schodziłem. Nie ma opcji. Ale możemy iść tu zobaczyć. Chociaż wolałbym już powoli się oddalać z tego miejsca. Z tego co wiem, to niby 6 lat. Patrzcie, ktoś sobie przygotował mosiężne krany. Ktoś krzyczy. Tak, jesteśmy w dobrym miejscu. Nie wiem, kto się darł. Szadrują właśnie szpital. Okazało się, że to 3 Niemców. Chodzi sobie. Ale co dokładnie tu robili, to ciężko powiedzieć. Może jeszcze kanałami? Nie, nie zmieszczę się. Po zakończeniu live'a nie zapomnijcie subskrybować kanału Pepol Urbex. Każda osoba jest mile widziana na moim kanale. Co tu się działo? Jakieś twarde dyski. Czy ja tu byłem, czy tu nie byłem? Co tutaj jest? O kurde, jakaś kotłownia. No, myślę, że on się nie zmarnuje. Wiesz co, mi się wydaje, że znajdzie się ktoś, kto go kupi i go odpowiednio zagospodaruje. Belgia raczej bogaty kraj. Fitness man. Dziewczyny, oglądamy. O. Dla każdego coś fajnego. Dobra. No, jeszcze mi trochę brakuje do jego sylwetki, ale pracuję nad nią. A teraz wracamy do rzeczywistości. Wchodzimy tam, czy nie?
Co myślicie? O kurde. Ale gigantyczne pomieszczenie. Zobaczcie, ile zegarów. Tu chyba cały system ogrzewania. Piece. Zobaczcie, wszystko na gaz. To wygląda w ogóle jak nowe. Dobra. Kotłownia fajna, ale powoli spadamy stąd. Zważywszy na to, że robię live'a, nie będę miał ani jednego zdjęcia. No właśnie, nie wiem, gdzie ta kostnica. Już chyba byłem wszędzie. Czy tu? Chyba dalej. Kurde, teraz już nie wiem. A, tu jest dalej to. Tu jest wyjście jakieś. Coś mi się wydaje, że tutaj działy się niefajne rzeczy. No, ale ten plan dotyczył tylko jednego piętra, drugiego. Fuck, myślałem, że tam ktoś leży. Co tu jest? Co pomieszczenie dziwne. Zobaczcie, jakie grube drzwi. Może zbliżamy się do kostnicy? Kurde, chciałem stąd wyjść, a co chwilkę znajduję nowe pomieszczenia. Ciu, nie ma końca. O kurde, jakiś sprzęt. Został. Ale co to jest? Dobra, teraz waszym zadaniem jest pomóc mi stąd wyjść. Bo ja co chwilkę znajduję się w nowych pomieszczeniach, a kierowałem się do wyjścia. Co to ma być? Znowu jakieś wejście na górę. Nie, nie idę już tam. Nie idę już tam, jest godzina prawie pierwsza. Zaraz mi się rozładuje latarka. A to wtedy już będą cyrki. Nie wiem, co to za pomieszczenie dziwne. Dobra. Pomóżcie mi stąd wyjść. Kurde, mi się wydaje, że tędy przechodziłem. Tylko pomarańczowych ścian nie pamiętam. Tam znów jakieś pomieszczenie. What the fuck? Kanapy. Co tu się działo? Jakieś zasłony. Ja stąd nie wyjdę dzisiaj. Jaj.
Lucy, najpierw mnie teraz stąd wyprowadź. O, jest! Jest czerwony wąż. Dobra. Jesteśmy. Kieruję się ku wyjściu. Dobra. Już jestem. Już wszystko ogarnięte. Kolejne pomieszczenie jakieś. No jasne, no musi być przecież. Nie mogę wejść sobie. O kurde, co tu jest? Przeżyliśmy trochę dzisiaj. Fajnych chwil, troszeczkę emocji, troszkę dreszczyków. Ale pora na mnie. W tym pokoju pożegnam się już z wami. Wy nie zapomnijcie subskrybować kanału na Pepol Urbex YouTube. I do zobaczenia na mojej kolejnej wyprawie. Na razie, trzymajcie się.